Zacznijmy od postępów, czyli koniec pasków. I to taki koniec, koniec. Na temat tego, co się dzieje w ostatnich dwóch rzędach, jeszcze sobie powiemy, ale to jest tak jakby moment, w którym powinna się pojawić już falbanka. Powinna i pojawi się tuż po tym, jak sobie o niej opowiemy. Szybki rzut oka, czy żadne oczka nie zjechały z drutu. I właśnie, wracamy do opisu. Wracamy do opisu i wiemy, że jesteśmy tutaj. Czyli skończyłyśmy wszystkie paski, które były paskami pokazanymi na schematach. I jak kończymy, to powinno być 519 oczek. Czyli 259 z jednej strony, 259 z drugiej i jedno oczko na środku. I to trzeba przeliczyć i jeżeli coś się nie zgadza, to nie histeryzujemy, bo damy sobie radę. Za sekundę po prostu to skorygujemy, ale musi nam się zgadzać liczba oczek, kiedy będziemy zaczynały falbank. I właśnie, między końcem schematów a początkiem wzoru fal jest jeszcze opis dwóch rzędów, w których po pierwsze będziemy dokładać tak samo oczka, jak to robiłyśmy do tej pory, czyli podwójny narzut, pojedynczy narzut, potem podwójne narzuty dookoła oczka centralnego i na końcu rzędu znowu pojedynczy narzut i podwójny narzut, czyli to się nie zmieni. Ale oprócz tego w pierwszym z tych rzędów dodamy również 16 oczek ekstra. I znowu musimy je dodać mniej więcej równomiernie na dwóch połowach. Czyli przed oczkiem centralnym 8 i po oczku centralnym 8. Można sobie wyliczyć dokładnie, a można zrobić to mniej więcej na oko. I ja przyznaję, że zrobiłam to na oko, ponieważ już w takiej masie oczek, czy ja się pomylę o 5 oczek w lewo czy w prawo, nie ma to większego znaczenia. Więc dodałam wszystkie oczka zgodnie z zasadami dodawania plus 8 po obu stronach chusty. I wtedy, i znowu to liczymy, musimy mieć 541 oczek. I tu uwaga, to się musi zgodzić, więc jeżeli na tym etapie był jakiś błąd, to korygujemy go w tych 16 oczkach. Jak było za mało oczek, to dodajemy sobie w tej połówce, gdzie brakowało, jeszcze powiedzmy jedno dodatkowe. Jak było za dużo oczek, to sprawdzamy na której połówce i dodajemy tam o jedno oczko czy dwa mniej. Tłumaczyłam już, że różnice mogą wynikać z tego, że na przykład gdzieś zapomniałyśmy o narzucie albo gdzieś nam zjechał z drutu. To się zdarza. Także kończymy te dwa rzędy, przerabiamy je tak samo jako splot francuski, więc wyjdzie nam jedno żeberko, jedna strona na prawo, druga strona na prawo i kończymy mając 541 oczek. I teraz uwaga, jeżeli ktoś wziął krótszą żyłkę, czyli powiedzmy 80 i zaczyna mieć już kłopoty ze zmieszczeniem oczek na tej żyłce, to w tym ostatnim rzędzie niech sobie przerobi oczka, przekładając je na dłuższą żyłkę. Dlaczego? Ponieważ falbankę skończymy mając 773 oczka. To jeśli w tej chwili mamy braki żyłkowe, to w tym miejscu oczka będą nam zjeżdżać po prostu z drutu. Nie zmieszczą się, czyli musimy mieć, dlatego mówiłam właśnie o żyłce setce, ja mam tą już setkę i mam nadzieję, że się zmieszczę, chociaż mam wrażenie, że będzie to już lekko na ścisk. W tej chwili, jak widać, jeszcze mam lekkie zapasy, ale to są takie zapasy na zasadzie będzie ścisło, a to jest setka. Także tutaj od razu zadbajcie o to, żeby żyłka była odpowiedniej długości. No i właśnie. Dochodzimy do falbanek, a raczej do falbanki, którą będziemy robić zgodnie z naszym pomysłem kolorystycznym. W oryginale była ecru, u mnie również będzie ecru, u Was może ciemna, ale nie zmienia to faktu, że wszystkie inne kolory nie będą nam już potrzebne. I teraz, żeby zrobić falbankę, to już w komentarzach na stronie pojawił się całkiem dobry pomysł. Najlepiej by było sobie wyciąć odpowiednie schematy i posklejać je w kolejności, która pozwoli je dobrze czytać. No to szukamy. Najpierw szukamy schematu, który jest schematem A12A. I będziemy go robić ponad czterema pierwszymi oczkami. Ja na razie niczego nie szukam, tylko pokazuję Wam kolejność. I ten schemat wklejamy jako pierwszy tu.
Później szukamy schematu A12B, który będzie powtarzany w zasadzie nad całością oczek pierwszej połowy chusty przed oczkiem centralnym. Tu, czyli tu jest A, tu jest B. Idziemy dalej. Później jest schemat A12C, który pojawi się tu i on będzie nad ostatnimi sześcioma oczkami, które będą tuż przed oczkiem centralnym. Potem tu jest oczko centralne i szukamy dalej. A13A tu, A12B, czyli powtórzony ten schemat, można sobie wydrukować dwa razy i spokojnie go wkleić drugi raz i A13C tu. Czyli ten i ten i ten i ten to są cztery osobne schematy. Natomiast te schematy to jest dokładnie to samo, bo one odpowiadają za środek chusty. Dobrze jest to sobie posklejać, żeby one były w odpowiedniej kolejności i jak mamy to dobrze posklejane, to będzie nam znacznie łatwiej wszystko czytać. No to spójrzmy na to, co w tych schematach mamy. Ja sobie spojrzę na dowolny schemacik, czyli konkretnie na ten i może jeszcze zaszalejemy i znajdziemy jeszcze jeden. Mamy szaleństwo, właśnie, czyli na główny schemat 12B, który będzie się powtarzał. I teraz zobaczcie, co tutaj mamy. Najpierw przypatrujemy się temu, jak spojrzymy na dodawanie, czy tu są tylko rzędy parzyste, nieparzyste, czy również parzyste. I zobaczcie, że mam tak, dodawanie, rząd bez, dodawanie, rząd bez, dodawanie, bez. Czyli wychodzi na to, że te schematy obejmują wszystkie rzędy, w tam i z powrotem. Mało tego, już widać, że skoro takie kratki, to są kratki oznaczające prawe oczka, to kończymy z robieniem splotem francuskim wszystkiego i zawsze. Będziemy robić prawe oczka po prawej stronie chusty i lewe oczka po lewej stronie chusty. To teraz przyjrzyjmy się dodawaniu. Podwójny narzut, zwykły narzut. Przed oczkiem centralnym podwójny narzut. Po oczku centralnym podwójny narzut. Na końcu pojedynczy podwójny. Wniosek? Dodawanie główne kształtujące chustę w ogóle się nie zmienia. Czyli początek, koniec i okolice oczka centralnego są niezmienne. Natomiast zmienia się to, co robimy w międzyczasie i już wiemy, że odchodzimy od splotu francuskiego. I teraz wytłumaczmy sobie poszczególne krateczki. Krateczki zwykłe to są prawe oczka po prawej stronie, lewe oczka po lewej stronie. Tak, żeby wyszedł nam splot pończoszniczy lub jersey tak zwany, czyli zwykłe, najzwyklejsze prawe oczka po prawej stronie robótki. Ale w niektórych rzędach parzystych pojawiają się krzyżyki, co oznacza, że w tych wyjątkowych rzędach będziemy robić po lewej stronie robótki prawe oczka, czyli one nam wtedy po właściwej stronie stworzą w naszym wzorze fal te od czasu do czasu występujące linie faliste, które są zrobione lewymi, czyli dodadzą faktury. Super, idziemy dalej. To znamy, ponieważ to jest podwójny narzut, czyli widzimy, że w niektórych rzędach takich podwójnych narzutów będzie całe mnóstwo i też wiemy, że przerabiamy je później normalnie, robiąc w następnym rzędzie i już sobie patrzymy prawe oczka na nich. Idziemy dalej. To, co się rzuca w oczy, oczywiście już tych narzutów pojedynczych i tych podwójnych na bokach nie tłumaczę, bo już je znamy na pamięć. Pojawia się takie cudo. Więc, nie zaczynamy zdania od więc, ale więc to są miejsca, które ignorujemy. Czarne kratki to są miejsca, które zostały zaznaczone we wzorze, ponieważ tego wymaga, ale tu nie robimy żadnych oczek. Zatem, kiedy będziemy tu, to tak jakby po tym prawym przeskoczymy nad tym oczkiem, bo tu nic nie ma, to jest pustka i zrobimy w następnym oczku prawe. Tutaj zrobimy dwa razem, to oślepniemy na chwilę, tego nie ma i zrobimy tuż po dwóch razem prawe. Czyli te czarne oczka, co zresztą zostało gdzieś opisane, już szukamy. Ja wprawdzie mam to po angielsku, ale że ten kwadracik oznacza, że nie ma żadnego oczka. I idziemy od razu do następnego symbolu na schemacie. Po polsku mamy mniej więcej to samo. I ostatnia rzecz, jaka się pojawia w tych schematach,
To są oczka przerabiane jako dwa razem, które mają się pochylić w lewo i dwa razem, które mają się pochylić w prawo. I to sobie przećwiczymy, żeby nie było wątpliwości, jak to zrobić. Czyli jednym słowem, zaczynamy rządek, robiąc oczka z tego schematu raz. Później przechodzimy do tego schematu i robimy tyle razy, aż prawie nam się skończą oczka i zostanie ich tyle, ile tutaj. Czyli 6. I robimy ten schemat raz. Tuż po ostatnim podwójnym narzucie, mówię oczywiście o rzędzie parzystym, pojawia się oczko centralne i przechodzimy do 13A, który robimy jeden raz. Potem wracamy do 12B, który znowu robimy dotąd, aż nam się prawie skończą oczka. I kończymy schematem 13C, który robimy na ostatnich, w pierwszym rzędzie 4 oczkach, potem 6 oczkach, pewnie 8 oczkach i tak dalej. I robimy go jeden raz. Zauważcie, że te schematy obejmują wszystkie oczka z brzegowymi włącznie. I właśnie, jeżeli ktoś będzie chciał robić oczka brzegowe tak jak dotychczas, to robi je tak jak dotychczas. Natomiast tutaj, jak zauważycie, zasugerowano, żeby w rzędach parzystych pierwsze oczko przerabiać na prawo i ostatnie oczko przerabiać na prawo. Powinnam pokazać pierwsze oczko przerabiać na prawo i ostatnie przerabiać na prawo. Ja będę się trzymała swojego sposobu, ale jeżeli ktoś je przerabiał, to tak naprawdę nic się dla niego nie zmieni, ponieważ to będzie nadal ten sam sposób przerabiania oczek jak wcześniej. To zaraz to sobie pokażemy mniej więcej praktycznie, chociaż nie będziemy robić całego rzędu, bo to jest 500 ileś oczek, więc tego się po prostu nie da. Ale i tu wracamy do naszego, który oczywiście udało mi się bardzo inteligentnie zgubić. Mamy. Kiedy skończymy nasze 773 oczka na drucie, robiąc ostatni rząd schematu, to zauważcie, że później każą nam jeszcze zrobić dwa ściągacze francuskie w tę i z powrotem, czyli dwa żeberka. Raz, dwa, trzy, cztery. Bo dwa żeberka, dwa ściągacze to są cztery rzędy. Dodając w tych rzędach ostatnich cały czas, na początku, na środku i na końcu, identycznie jak wcześniej. Czyli de facto skończymy całą chustę, mając 785 oczek. I później trzeba te oczka zamknąć i to zamknąć je w miarę luźno. Ich będzie tyle, że nie musimy je zamykać niesamowicie elastycznie, więc jeżeli ktoś zamyka oczka w miarę luźno, to może je nawet zamknąć drutami, które ma. Natomiast jeżeli ktoś te oczka wie, że zamyka ścisło i to mu się tam pościąga, to od razu niech złapie po prostu do zamykania druty o 1-2 numery większe. I wtedy to wystarczy, bo te oczka nam się wcale nie muszą jakoś bardzo rozciągać. Elastyczność nie jest tutaj bardzo ważna. Natomiast ważne jest to, żeby tego nie ściągnąć dodatkowo. Koniec wykładu. To teraz spójrzmy, jak sobie poradzić z początkiem tej falbanki. I przede wszystkim, jak sobie radzić z oczkami przerabianymi jako dwa razem schylone w jedną i dwa razem schylone w drugą stronę. Tak, wiem, mówiłam to już 1000 razy, ale mimo wszystko pokażemy to sobie jeszcze. To teraz będziemy mieli całą chustę na wizji, ponieważ jest jej rzeczywiście dużo. I jak pamiętacie, to jest ostatnie żeberko, które jest przed falbanką. W moim przypadku sposób na dodawanie nowego koloru jest dokładnie taki sam jak do tej pory. Czyli zaczynam. Czytam sobie schemat A.12A. Mówimy jak z szyfrem. I tam było brzegowe, podwójny narzut, jedno prawe. Oczywiście tutaj sobie będę zawijać nitki, żeby je schować. Po jednym prawym był pojedynczy narzut i później są jeszcze dwa prawe, które są na schemacie. Czyli razem mam w tym momencie 5 oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przepraszam, 6, bo było 4 prawe i 2 narzuty.
Tym sposobem przerobiłam to, co jest w schemacie A.12a. Nawet mnie to zaczyna bawić. To teraz to nas przestaje interesować. I przechodzimy do schematu A.12b. A w tym schemacie, moje drogie, mamy 13 oczek oznaczonych jako oczka prawe. Co oznacza, że teraz, ja oczywiście zaraz się pogubię w liczeniu, ale tu ważna uwaga. Kiedy dochodzimy, i tu już przestanę się nabijać, kiedy dochodzimy do tego schematu, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie, w lewej i prawej połówce chusty, jeżeli ktoś wie, że jest mu się bardzo łatwo pogubić w liczeniu, to zaczynając ten schemat, wrzuca sobie pierwszy marker i potem za każdym razem, jak dochodzi do końca tego schematu, to wkłada kolejny. A będziemy to powtarzać i powtarzać i powtarzać, aż przed oczkiem centralnym, czyli przed markerem u nas, zostanie 6 oczek. Czyli tak naprawdę w tym rzędzie można wykorzystać wprawdzie gigantyczne, ale bardzo pomocne ilości markerów. I wstawić te markery co 13 oczek. A teraz spójrzmy na to, co nas rzeczywiście czeka i czy ja cokolwiek muszę liczyć. Prawe, 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 prawe i prawe, a na końcu A.12c mówi nam, że mamy zrobić jeszcze 6 prawych. Czyli w pierwszym rzędzie to ja tak naprawdę będę leniwa jak 150 i tak naprawdę niczego nie będę liczyć. Markerów też nie wkładam akurat, więc je sobie daruję. Ale jeśli ktoś wkłada, to to jest idealny moment. Czyli ja tak naprawdę cały ten rząd przerobię na prawo. Niczego nie licząc. Proste? Proste. Od razu jest piękniej, prawda? No dobrze. To będziemy to robić na prawo. Ale tak naprawdę to nie do końca... Ja tu sobie zakręcam nitki, żeby je schować od razu. Ale tak naprawdę to nie do końca jest tak, że ja tutaj będę robiła tylko prawe, ponieważ w tym rzędzie, mimo tego, że tego nie ma, to pokażę Wam, jak zrobić te nieszczęsne dwa razy. Czyli w pierwszym rzędzie będą same prawe. Jak będziemy robić drugi rządek i mu się przyjrzymy, to wyjdzie nam na to, że będziemy robić same lewe, czyli wracając robimy lewe oczka. W trzecim rzędzie co jakiś czas pojawi się podwójny narzut. W czwartym rzędzie same lewe oczka, żeby po właściwej stronie były prawe. Potem znowu narzuty, a w tym rzędzie, czyli 2, 4, w szóstym, pojawią nam się po stronie niewłaściwej, czyli w parzystym rzędzie, same oczka prawe, tak żeby po właściwej stronie wzoru zrobiła się linia z lewych oczek. Ale ciekawie zrobi się dopiero tutaj, ponieważ tu mamy... dwa razem. I teraz, jeżeli te dwa razem mają nam się położyć w lewą stronę, czyli mamy lewe, jeżeli mamy lewe oczka, prawe oczka, nieważne, ja sobie pozmieniam. Ale zasada jest tak, jeżeli to ma się położyć w lewą stronę, czyli pierwsze oczko ma być na wierzchu, to najpierw dwa oczka, które mam przerobić, układam sobie tak, żeby mordki były w prawą. Czyli oczka kładą się w lewą, to mordki złośliwie w prawą. Czyli przekładam sobie to oczko otwarte w prawo, to oczko otwarte w prawo i przerabiam je razem. Położyło się? Położyło się. To jeszcze raz. Patrzę, jak mam oczka w lewą stronę, a chcę, żeby były w prawą. Przekładam, przekładam. Sprawdzam jedno i drugie oczko, czy są we właściwą stronę i przerabiam razem. No to teraz, jeżeli mają się położyć w prawo, czyli kreseczki w tamtą stronę, to mordki złośliwie w drugą stronę, czyli w lewą i w lewą. Czyli przy takim układzie oczek to ja niczego nie robię, tylko wbijam się od lewej strony i zobaczcie, że położyło się w lewo. W prawo, przepraszam. Mordki w lewo, kładzie się w prawo. To jeszcze raz, tylko sobie te oczka poprzekładajmy. Trochę losowo. I znowu. Jak ma mi się położyć w tamtą stronę, to i od tamtej strony mam się wbić. A to oznacza, że oczka muszą być otwarte w lewo. Czyli tak, to jest źle otwarte. To jest źle otwarte. Czyli przekładam. Mordką w lewo, tutaj też
i wbijam się w 2 i położyły się w prawo. Czyli jeszcze raz, spróbujmy je położyć w lewą stronę. Kładę w lewą, mortki w prawą. To jest ok, to jest nie ok. To sobie przekładam. I teraz, dlaczego ja tak mówię o tym, żeby to sobie układać? Ponieważ możecie mieć po pierwsze różne ułożenie oczek na drucie. Bo te oczka mogą być poukładane, tak jak pokazałam Wam przed chwilą, one mogą być tak. To są nadal lewe oczka, tylko to jest otwarte w prawo, to w lewo, to w prawo. Żeby je dobrze przerobić jako 2 razem, to po prostu układam sobie 2 kolejne. Jak mortki mam otwarte w prawo, to znaczy, że oczka położą mi się w lewo. Bum. To teraz chcę położyć w prawo, to mortki otwieram w lewo. To jest ok, to już też jest ok. To jest coś, co może nigdy nie, przy okazji zaczęłam robić przedziwną rzecz, ale jak zobaczycie, to podobnie będzie nam wyglądało to, co otrzymamy, bo takie fale, tylko będziemy je bardziej robić z oczek dodanych, ale te 2 razem też nam się będą układać w 2 strony, tworząc takie ładne falki. Ale nigdy tego chyba nie powiedziałam tak, w taki bardzo oczywisty sposób i dla osób, które robią na drutach, to jest oczywiste, natomiast dla początkujących to się może wydawać nieoczywiste. To, jak nam się układają oczka na drutach po przerobieniu, czyli w którą stronę są pootwierane, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko i wyłącznie to, jak się w nie wbijamy. Czyli jeżeli ktoś, bo niedawno przyszedł taki mail, że oczka na drutach są poukładane inaczej niż u mnie na filmie. To jest możliwe, bo wystarczy, że ktoś robi sposobem amerykańskim i sobie nawija na drut. Ja nawet tego zrobić nie potrafię. Przykro mi, ale nie potrafię. Ale wtedy, w ogóle to nawija drugą ręką. Dla mnie to jest abstrakcja kompletna. Jestem typowo kontynentalno-rosyjska, kropka. Inaczej nie potrafię. Autentycznie nie potrafię. Ale to, jak są poukładane oczka, to nie ma znaczenia, czy ono jest otwarte w prawo, czy jest otwarte w lewo. Znaczenie ma tylko to, czy my je chcemy przekręcić, czy chcemy je zrobić jako oczko nieprzekręcone. Więc jeżeli ja mam tak oczko ułożone i chcę je zrobić jako zwykłe, nieprzekręcone, to wbijam się tak, żeby nie przekręcić nóżek. I to jest prawe nieprzekręcone. Gdyby moje oczko było w ten sposób, to żeby go nie przekręcić, to wbijam się tak. Czyli sprawdzam tak naprawdę tylko nóżki. Nie to, jak jest oczko otwarte. Teraz dalej. Jakbym chciała przekręcić oczko, które jest ułożone w ten sposób, no to przekręcę. Nóżki mi się ze sobą skręciły. Ale gdyby to samo oczko było ułożone w ten sposób i chciałabym je przekręcić w ten sam sposób, to musiałabym się wbić tak, przełożyć sobie, żeby mi było wygodniej i zrobić przekręcone w lewo. Czyli układ oczek na drucie dowolny. Szaleństwo totalne, każde może być ułożone inaczej. Ważne jest to, jak się w nie wbijamy, a przy 2 razem, jak sobie to układamy. To chyba tyle. Mam nadzieję, że sobie poradzicie. To znaczy na pewno sobie poradzicie, ponieważ ta falbanka wcale nie jest taka straszna. Zaznaczajcie sobie rzędy, które są już zrobione, żeby się nie pomylić. Pamiętajcie, że możecie włożyć sobie markery między każdymi 13 oczkami na dzień dobry w tym schemacie, żeby później było łatwiej to wszystko zrobić. Jeżeli nie, to i tak sobie poradzicie, tylko trzeba wtedy po prostu spokojnie liczyć oczka. I pamiętajcie, że schemat A.12b jest dla nas schematem podstawowym, czyli schematem, który powtarzamy najczęściej. Pozostałe robimy tylko na brzegach. Na początku, przed oczkiem centralnym, za oczkiem i na końcu. Od razu odpowiem na pytanie, które pewnie się pojawi. Czy jeżeli na końcu kazano zrobić 2 żeberka z plotu francuskiego i jeszcze w kolorze falbanki, to czy ja mogę to zmienić? A oczywiście, że tak, możemy zrobić w kolorze nie falbanki, możemy zrobić w 3 kolorach, możemy zrobić nie 2 żeberka, tylko 6. Jednak nie róbcie tam zbyt wielu. Czyli 2, 4, 6 to jeszcze jest zupełnie bezproblemowo. Jeżeli będziecie robić więcej, to pamiętajcie, że wtedy może się okazać, że ta falbanka na końcu nie będzie ładnie pofalowana.
I jeżeli robicie na końcu więcej rzędów z plotem francuskim, to pamiętajcie, że w każdym nieparzystym rzędzie nadal dodajecie oczka na początku, przed oczkiem centralnym, za oczkiem centralnym i na końcu, czyli główny schemat dodawania oczek w każdym robionym przez nas rzędzie zostaje dokładnie taki sam. Uff, to chyba tyle. Powiem Wam szczerze, że te schematy do falbanek z tymi A.13C i A.12B są nawet zabawne, ale tak jak powiedziałam, żeby było Wam wygodniej, wytnijcie je, wydrukujcie sobie strony ze schematem A.12B podwójnie, żeby na spokojnie mieć go i na jednej połowie, i na drugiej. I wtedy takie posklejane, wycięte będą Wam pozwalały bezproblemowo dziergać końcówkę tej chusty. Chusty, która swoją drogą wychodzi, jak widzicie, naprawdę spektakularnie i bardzo fajnie. I mam nadzieję, że falbanka doda jej tylko uroku. I jeszcze jedno, bo tak sobie właśnie uświadomiłam, że możecie chcieć zrobić jeszcze jedną rzecz, to znaczy przedłużyć falbankę, wykorzystując wzór. Jak widzicie, ten wzór składa się z takich 2, 4, 6. sześciorzędowych fragmentów, czyli są prawe oczka, a potem jest ten jeden, gdzie robimy prawe po lewej stronie robótki, czyli mamy ten rządek lewych oczek. To są takie segmenty, które są tak naprawdę powtarzalne. Zobaczcie, że ten segment w tym drugim, trzecim i czwartym powtórzeniu, on się powtarza identycznie. Dodatkowo, tutaj to też się powtarza. To i to, tylko rośnie nam ilość oczek przy oczku centralnym. To samo jest na początku. Te schematy, one tak jakby się powtarzają, tylko tutaj on jest bliżej brzegu, tu trochę dalej, a tu już jest na tyle daleko od brzegu, że mieści się cały, ale jakbyście dobrze policzyły, to się okaże, że tutaj później po prostu przybywa oczek. Więc gdyby ktoś chciał tą falbankę wydłużyć, to pamiętajcie, że zawsze możecie powtórzyć kolejny raz te 6 rzędów. Pamiętając o wpasowaniu w ostatnim nowego wzoru, żeby nam się pojawiała falbanka. To nie jest już bardzo intuicyjne, znaczy inaczej, nie jest intuicyjne, jest dosyć intuicyjne. Osoby początkujące niech sobie spokojnie nawet to rozrysują dalej, ale osoby zaawansowane mogą tą falbankę robić dowolnej długości. Jeżeli przedłużenie ma być tylko o centymetr, to lepiej to zrobić, szczerze mówiąc, dodając 2 albo 3 żeberka z plotu francuskiego i wtedy to będzie super. To teraz już chyba naprawdę wszystko. Nie wszystko. Wiedziałam, że jeszcze o czymś miałam powiedzieć. To Wy sobie nadal patrzcie na... Zmienię troszeczkę kadr, żeby nie było tak nudno. I teraz. Znaczy zaraz to i tak będę tym machała, żeby Wam pokazać jedną rzecz. Ta chusta ma dość nietypowy, jak na chusty, które robimy, kształt, ponieważ na brzegach było dodawane więcej oczek i ona bardzo szybko rosła nam na boki, trochę wolniej rosła nam na środku. I na to już zwracałyśmy uwagę. To też już mówiłam, że przy blokowaniu można ją spokojnie naciągnąć, czyli spowodować, znaczy to nawet trzeba zrobić, czyli spowodować, że żeberka z plotu francuskiego nam się rozejdą, jednocześnie powodując, że znacznie ładniej będzie też wyglądał wszędzie wzór mozaikowy. Ja to w tym momencie rozciągam nierówno ręką, ale widać mniej więcej, o co chodzi. I teraz, po pierwsze, żeby to dobrze zblokować, czyli dokonać tak zwanego agresywnego blokowania, czyli rzeczywiście ponaciągać tą chustę porządnie, to będą potrzebne druty do blokowania, czyli dosyć długie, metalowe, cieńsze lub grubsze druty, które wbijamy w brzegi. I teraz, jak będziemy to robić, ja Wam nie obiecuję, że w tym wpisie, ale generalnie jak będę to blokować, to Wam wrzucę zdjęcie, jak to u mnie wyglądało. Można jeden drut włożyć w oczka tu, drugi drut włożyć w oczka tu, żeby sobie idealnie równiutko ułożyć kręgosłup i żeby te druty trzymały nam kręgosłup pionowo. Dalej. Kolejne druty, chwała projektantowi za te dziurki, wkładamy w dziurki, które są tutaj i one będą na całej długości łącznie z falbanką.
I tutaj też pewnie nie jeden, bo tu będziemy mieli parę metrów tej chusty, czyli dwa albo trzy druty wkładamy równomiernie, równiutko w te oczka i one nam pozwolą naciągnąć górę, jednocześnie prostując ją tutaj. Czyli to, co jest lekko takie, dzięki tym drutom będziemy w stanie wyciągnąć tak. I ostatnia rzecz. Druty na dole, czyli w skośnych brzegach, można włożyć w dwa miejsca. Albo tylko na dole w falbance, czyli na samym końcu, ale szczerze mówiąc, ja podejrzewam siebie, że spróbuję również włożyć drut między ostatnie oczka pasków, a pierwsze oczka falbanki, tak żeby zblokować mocno sam trójkąt chusty bez szczególnego naciągania falbanki. Czyli wtedy będziemy mogły wykorzystać tak jakby miejsce, początek falbanki stanie się miejscem, gdzie będziemy rozciągać chustę. Drugie druty można włożyć na koniec falbanki. Jak najbardziej, jeżeli chcemy, żeby falbanka też była powyciągana. Czyli mamy dwie możliwości. Albo druty tu, między chustę a falbankę i powiedzmy falbankę rozciągnąć szpilkami już, żeby miała super fale, takie wyraźne. Albo włożyć druty na końcu falbanki. Wtedy też pamiętajcie, że należałoby je włożyć tak, żeby to falowanie było zachowane, więc nie w każde oczka. I właśnie dlatego sugeruję włożenie drutów tutaj, w tym miejscu, a nie w falbankę, żeby jej przypadkiem nie wyprostować. Poza tym pamiętajcie, że falbanka będzie nam się mocno rozszerzać. To się nie rozszerza falbankowo, to się rozszerza kształtem chusty. Dlatego właśnie ta sugestia z tym drutem tutaj. Oczywiście zrobicie tak, jak będzie Wam wygodniej. Obiecuję, że wrzucę zdjęcie z blokowania, żeby pokazać, o co mi chodzi. Nie obiecuję, że w tym wpisie. Ale jak tylko się pokaże, to będzie też dorzucone i do tego wpisu. Czyli inaczej, wrzucę w tym wpisie, który dotyczy tego filmu, ale niekoniecznie będzie od razu. Natomiast jak tylko uda mi się to zrobić, a falbankę będę trochę robić, to obiecuję, że uzupełnię o to zdjęcie, żeby było wiadomo, jak ja sobie poradziłam właśnie używając drutów do blokowania. To teraz już naprawdę wszystko. Teraz już mi nic kompletnie nie przychodzi do głowy. Powiem Wam szczerze, że robienie tej chusty było wielką przyjemnością kolorystyczną i wzorkową. Trochę mniej było przyjemnością ze względu na schematy, ale jak widać dałyśmy sobie radę śpiewająco. Natomiast teraz zostaje zrobienie dosyć pracochłonnej, ponieważ wielooczkowej falbanki, ale bez niej ta chusta traci wiele uroku. Dlatego ja falbankę będę robić na pewno. Czy ją wykończę kolorowo jeszcze nie wiem, to pewnie trochę zależy od długości, ale obiecuję, że najszybciej jak się da pokażę Wam zdjęcia całej chusty. A sama chusta trafi na aukcję charytatywną i to już od razu mówię, więc jeżeli komuś spodobała się na tyle, że chciałby ją mieć, to śledźcie to, co się dzieje na stronie Intensywnie Kreatywnej, ponieważ podejrzewam, że w drugiej połowie września, może na początku października, pojawi się całe mnóstwo aukcji charytatywnych na moim zdaniem cudowny cel. Więcej o tym już na stronie, kiedy będę wrzucała wszystkie rzeczy, które mam nadzieję, że Wam się spodobają i będziecie chciały je licytować. Będziemy oczywiście licytować przez Allegro Charytatywni, ale ta chusta będzie jedną z tych, które właśnie na aukcji charytatywnej się pojawią i mam nadzieję, że przyniesie mnóstwo pieniędzy dla potrzebujących, ale z takim założeniem była robiona i tym bardziej się cieszę, że kolorystycznie ten szalony śliwkowy romans mnie się podobał, robiło się świetnie i jeszcze liczmy na to, że przyda się jako narzędzie do zbierania pieniędzy dla tych, którzy tych pieniędzy potrzebują. Kropka. Bawcie się dobrze z falbanką, bawcie się dobrze z całą chustą, poszalejcie jeśli chodzi o kolory, poszalejcie, jeśli chodzi o wykończenie falbanki, jeśli macie ochotę. Ja obiecuję, że jak tylko skończę, to zdjęcia gotowej chusty będą